Dzień doberek, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, wyglądamy jakbyśmy wybierały się na narty normalnie, to z tym futerkiem, okulary przeciwsłoneczne, żeby za bardzo nam się od śniegu nie odbijało słońce. No a tak naprawdę lecimy sobie na zakupy, ale przygotowane jesteśmy w razie czego, także jakbyśmy jakieś narty wyhaczyły gdzieś, to od razu możemy tankować i jechać dalej. Nikomu tłumaczyć. Jestem przekonana, że, bo to nie są zakupy tylko dla mnie, Rafał to zrozumie, tak obstawiam, bo sam zastanawiał się nad koszulką Elfa za 4 dychy, a ja za to wszystko zapłaciłam niecałe 5 dych, więc teraz jak spróbuję coś powiedzieć, to w ogóle to w ogóle nie ma miejsca tutaj. Nie ma co gadać. Są piękne swetry świąteczne, najpiękniejsze na świecie i zaraz was zabieram przed lustro i będziemy wszystko jeszcze raz przymierzać. I co? Miałaś nie pilnować? Co teraz powiesz? Oj, ja poszłam mi się w sukienkę królewę. Ej, była piękna, ale nie mogłam w niej oddychać długo. No, ja chciałam dla siebie. No, ale była naprawdę boska. Po świętach chudnę. Oj, tam prawdziwa księżniczka, to wiesz, nie musi mieć sukni takiej. Na plecach. No i co, nikt nas nie przypilnował i poszalałyśmy i dzięki temu możemy wam pokazać fajne, bardzo fajne rzeczy, jak wrócimy do domu i chyba już się wybieramy. Nart nie było, więc wracamy na obiad. Nie, obiad już jadłyśmy. Jaki obiad? Kawa. Nie wiem, kawa, tak, jak najbardziej, tak? Dobra, jedziemy. Rafał, to jest taka sprawa. Ale widzę, że jesteś bardzo zajęty teraz. Aczkolwiek zrelaksowany chyba. No nie wiem, czy tak ten, bo poluję na Amianata. A ja. Tak, tak, znam. Dostrzeliłem pukej i pokonałem jakiegoś tam kukuryku. Oj. Króla jaku. Aha. No. Czyli jaku taku dzisiaj? A jak zapaliłeś mi światło, to mi się wszystko odbija w ekranie i już nic nie widzę. Ale teraz muszę skupić wzrok na czymś innym. Dobra, to ja wrócę. Teraz będziesz chciał zabić mnie pewnie. Aha, to i co, ile wydałaś, co zrobiłaś? Wydałam stosunkowo niewiele. Co znaczy stosunkowo niewiele? No wiesz, jak kupujesz bezcenne rzeczy i cię na to stać, to jest niewiele, tak? Obstawiaj, ile dałam za to. I za całą torbę? Pierdół z lumpa? Tak. Za ile mnie nie zabijesz? 50 zł. No zmieściłam się. Tak? A nie, bo jeszcze w drugim lądzie. Ja? A 52? No, o Boże, to się w ogóle nie ma żadnego znaczenia przy takich rzeczach, tak? Teraz będziemy oglądać świąteczne sweterki. Dla mnie i dla ciebie. Dla mnie też. Widzisz, to zmienia postać rzeczy. Ale mi to też jeden nieświąteczny sweter, czerwony, więc trochę świąteczny, jest bardzo, bardzo spoko. I wygląda jak nówka. No ładny, ten ładny. No. Okej. Okay. Czekaj, to coś dla ciebie. Koszulę obstawiam się na blogu Wigilii. Ej, no fajna. A Elka jakaś? Eleczkę. No to super, to mi się podoba akurat, no, super. Bałwany. Mamy 2 do kompletu, w sensie tak, jedną, ta jest ogólnie i dla mnie dobra, ustawiam, że na ciebie może być też spoko, nie wiem, czy się zmieścisz. Tak, ale tu można nakleić gwiazdeczkę, no, jeżeli się nie spierze. Ona jest na mnie okej, nie wiem, czy ty się wciśniesz, szczerze mówiąc, trzeba to sprawdzić, jest renifer. I teraz tak, mamy do kompletu, proszę pana. Ej, podobno patrzyliśmy, tylko gorszą, a ta fajniejsza. No patrzyliśmy koszulkę, nie? No, a ta fajniejsza. A ten cały sweter. No łącznie wszystko 40 coś, bo było 15 zł za kilo. I proszę państwa, mamy parę.
fajnie nawet. Tu brakuje jednego pompona, ale mam tak. Nawet taki. To fajnie się obrzęczy ten. Tak. Ale no zobaczymy, jak rozmiarowo się dopasują. Nie będę miała taką wynikę. To jeszcze nie koniec. Na razie nic nie pogadałaś takiego strasznego, wszystko mi się podoba. Mamy kolejną parę. Uwaga, czekaj, który jest twój. To jest mój. To jest twój, proszę bardzo. Ale super. Bałwany z nosami! Szalikami! No! Zapraszamy na vloga. No fajnie. No, nie, dobra, za chwilę widzę. Super, nie? Mamy bałwany do pary i ten twój ma jeszcze tył nawet. To taki ten, jak on się nazywa? Olaf. Olaf! I jeszcze jest koszulka w lawinie. Olaf! Olaf! Ej, ty widziałaś w ogóle to wszystko? Tak, właśnie. W sumie Olafy. Ale to zwięczy. Jak będzie włączyć. Olaf Miesiączka. A to odpatrzyłem, zobaczyłem. I koszuleczka reniferkowa. Mamo, nie chodź. Aha, no to wkręcić. I chodź, 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 chodź. Zobaczysz. Ale pani jest Olaf F. No tak. No. Uwaga, uwaga. Reakcja na PlayStation 4. Zajrzysz do nas? Nie zmieścisz się, Rafciu, to mój rozmiar. Chodzi o grafikę. To jest akurat, to już jest gra, nie, że filmik jakiś ten, tylko gra tak wygląda, nie? Ja. A jak... Cześć, no, no, teraz lepiej będzie faktycznie. A będzie jakiś filmik niedługo, czy to nie wiesz, kiedy będzie nie, jakiś? Nie, no to musiałbym jakieś przechodzić w misji. No bo to jest cała fabuła i w ogóle... A nie, bo to nie ta gra, teraz co grasz? Monster Hunter, to nie będzie taka ładna grafika, znaczy aha. To jest ładna, no ale... A włączysz z tamtej trochę fabuły, tak da się obejrzeć, czy nie da się tak o nawyrywki? Dobra, dobra, dobra. To taką postać sobie stworzyłem. I Rafał normalnie, znaczy ja wiedziałam, że to jak się stworzy postać w grze, no to że ona tak wygląda, ale ona nawet w tych filmikach później dokładnie tak wygląda. No, nie wiem jak to działa. Osadę, nie czaję tego. Ja. Ale to Rafał był zrelaksowany, przyjął to z godnością, te zakupy. Nie słyszę w ogóle. Co? Jeszcze nie dotarło. Widział, bo stanęłam tutaj, mu zasłoniłam telewizor. Państwo, właśnie zaparkowaliśmy pod pocztą i będzie fajna sprawa, tak myślę, bo zdecydowaliśmy się na skrytkę pocztową. Idziemy wszystko załatwić, żeby tu jakąś zaraz zorganizować pocztę Świętego Mikołaja. Przy okazji jeszcze wysyłamy różne dokumenty i pierwszą świąteczną kartkę. To jest jak w Harrym Potterze. Ja, zobaczcie, jakie skrytki. Ja myślałem, że to jest jakiś pic na wody, że to jest skrytka. Ja myślałem, że to jest jakieś, skrytka. Coś, jakieś kable urządzenia elektryczne, jak że to są zawsze. Jak pan Gringota w Harry Potterze. Ja się kręcę. Okej. Okay. Jeszcze ze zszywaczem mamy. No bardzo ma. Ze szpinką znaczy. Nie, no, możemy nie zgubić od razu. No to już mamy nasza skrzyneczka. Ale czat. Jedziemy teraz na zakupy i mijamy właśnie panów, którzy montują dekoracje świąteczne. Już tam trochę wcześniej było widać, ale jadą w tym kierunku co my, więc dalej jeszcze nic nie ma. Ale będzie piękna ulica tutaj, nasza główna w Ozurkowie, przystrojona. A zobaczmy, czy choinka, zawsze ta choinka wielka, w sensie ten świerk czy coś. Nie, teraz go nie widać, bo jest ciemny i wysoki, ale zawsze jest w lampkach przed świętami. Także czekamy, czekamy, zobaczymy, czy tu jeszcze coś świątecznego się pojawi. Panowie dopiero jadą, także dajmy im wszystko przygotować spokojnie. A my mamy już skrytkę pocztową, tylko taki numer, nie spodziewaliśmy się tego, jak sobie wykupiliśmy ją, że jednocześnie wszystko to, co przychodzi na nasz adres domowy, będzie automatycznie przychodziło tutaj, więc my i tak musimy sprawdzać przynajmniej raz na tydzień, dwa, czy jest coś w skrzynce i czy coś na nas czeka, bo nie, ja wcześniej zrozumiałam, jak się dowiadywaliśmy, że będziemy dostawać na nasz adres awizo, że coś jest tutaj w skrytce, a to właśnie odwrotnie, będziemy musieli zawsze przyjeżdżać, czy jest coś. Albo ktoś wysłał na skrytkę, albo bezpośrednio na nasz adres. Więc będziemy częściej zaglądać pocztę. A tymczasem jedziemy sobie do Lidla na jakieś szybkie zakupy.
A jeszcze podamy wam dzisiaj adres naszej skrytki pocztowej. Tak, tak, tak. I zorganizujemy. Musimy to jakoś jeszcze sobie rozplanować. No ale na pewno chcielibyśmy, bo źle byśmy się czuli z tym, że ktoś jakiś prezent nam podeśle, a my co? My nic, tylko sobie tutaj będziemy się cieszyć, że dostajemy prezenty. No to otóż nie. Nie gwarantujemy, że wyślemy od razu wszystkim paczki pełne niespodzianek, ale na pewno jakieś albo losowanie zrobimy, żeby nagrodzić fajnie jakąś, się tak wymienić świątecznie z kimś, albo wszystkim roześlemy kartki, zobaczymy jak to wyjdzie. Pierwszy przystanek przy choinkach, szybkie rozeznanie. Okej. Nie ma innych. Najsłodszy na świecie. Podobnie jak te słodkie, malutkie poisencje. Tutaj są normalnych rozmiarów. Koszyk, nie wiem. To jest taka rączka dla dużych. Czekaj, jeszcze ci pokażę największą poisencję, którą kiedykolwiek widziałam. Wielkachna jest, jak choinka. Może zamiast choinki postawimy sobie taką. Z niej trucizny z liści można zrobić. Nie, tak jak gwiazda betlejemska. Nie no, koszyk wymiata, naprawdę. Wpadliśmy w ostatniej chwili, z tego co widzę, bo chcieliśmy do pracy zabrać świąteczne jakieś tuksy. No i właśnie tutaj widzimy reniferki, pingwinki. Tak, prowadzimy świąteczny nastrój też tam. Tak jest, o i są jakieś prezenty i w ogóle. Mamy tyle zakupów, że wszystko nie zmieściło się na stole, więc hol zakupowy będzie na raty. No i tak na szybko, tutaj mamy owoce normalne, owoce suszone. Tutaj maseczki, które tak już myślę, żeby gdzieś tam komuś dorzucić do prezentów. Tutaj różne dania z serii babci Zosi, one są bardzo, bardzo spoko, bardzo dobry skład mają. I to też tak na szybko przed pracą zawsze sobie zdążę zrobić. Sałatka, przekonałam się do niej, jak ostatnio próbowaliśmy, więc wzięłam po raz kolejny, taka buraczana. Tutaj sajgonki z warzywami, Rafał jutro sobie wziął do pracy. Tutaj prezent, ale już zdradzić chyba mogę, bo mam nadzieję, że jutro trafi w ich ręce. Mikołajkowy prezent dla rodzinki Remków, no może dla Remka bezpośrednio nie, ale rodzice na pewno się ucieszą i mama może przy wypiekach skorzysta, tak pomyślałam. Pomidorki, tutaj jakiś makaron, chyba z pesto, tak mi się wydaje. Ser camembert, piernik. Pierogi ruskie i z kapustą i grzybami, parówki, majonez, to jest coś, czego nazwy nie pamiętam, czekajcie, Melano to jest nazwa, gdzieś był opis, ale nie, to chyba coś, jakiś tam rodzaj niby ogórka, ale jednak owoc, nie wiem, sprawdzimy i przetestujemy może nawet dzisiaj. Tutaj jeszcze takie burgerki nielegalne, jeszcze jeden serek, to do serków, pół chleba, bo jeszcze trochę zjedliśmy i w ogóle on był taki ciepły, że nie wiem, no aż się taka wilgotna cała torba zrobiła, że się zrobiła dziurawa, dopiero teraz jak ją złapałam. Twaróg, różne sery żółte i jakieś tam inne, zupka rafcia, bananów sporo, kiwi, proszki do prania, dwa biedronkowe, serki świeżuchy i jeden do picia na drogę, na podróż, standardowe delicje, szczypiorek, musiałam się zastanowić poważnie co to jest, piernik taki, oto piękny, ciastek, piernik, a tu kącik mikołajkowy, bo tutaj cuksy, które zabierzemy do pracy. I lecimy dalej, mamy herbatkę Earl Greya, jaglankę, makaron, niektóre są z dodatkiem serów, a niektóre z dodatkiem grzybów, to też zaraz luknę. Sosik pieczarkowy, masło osełka, tutaj niespodzianka od Mikołaja dla taty, hała. Tutaj mamy śledź w sosie komperkowym, tutaj właśnie te makarony z grzybami, one są boskie, szczególnie te serowe. Mamy tutaj dżemik porzeczkowy. Mamy dwa kefiry, ale to zaraz, jeszcze jeden makaron. Boję się, że mi się tu zaraz coś się przeważy. O właśnie, na słoiczek. Mamy też powidła śliwkowe. Jeden kefir. Drugi kefir. No i pięknie, to nielegalna niespodzianka na koniec. Jakaś rafciowa. Wreszcie oficjalnie usiadłam, na chwilkę chociaż zjem sobie kolację. Zaraz będę zrobiłam kanapki z pasztetem, serkiem, ogóreczkiem i mam też sałatkę buraczaną. Co tam, co tam? No bo ja jestem teraz w Egipcie, tak? Tak. I sprawa wygląda tak, że ja jestem takim medżajem, asasynem.
który po prostu jest zdenerwowany na wszystkich tam, na jakichś tam władców zamaskowanych i oni chyba coś mu jakąś wymordowali, czy wioskę, czy coś tam, coś i on się teraz mści i ja mam tutaj, no kupę, ręce pełne roboty. Ja, czy ty zajęty jesteś? No ja... Ja chwilowo się trochę poobijam, a później zabieram się za to, bo się trochę tutaj papierów takich różnych uzbierało. Trzeba z nimi zrobić porządek. No i no to nie tak, że tylko je poukładać, tylko każdy z tych papierów czegoś dotyczy, jakiejś sprawy do załatwienia. I zaraz się tym będę zajmować. Na razie nabieram mocy. Będę sobie wcinać kolację. Być może ktoś kiedyś do mnie dołączy, ale nie jest to takie oczywiste, odkąd w domu jest PS4. I przekazuję częściowo radosną nowinę, w sensie ta nowina jest w pełni radosna, ale częściowo ją na razie przekażę, a musimy tutaj jakieś tajemnice mieć dla siebie jeszcze. A propos wyjazdu, mówiliśmy, że jutro nie będzie nas już tutaj, że wyjeżdżamy na Mikołajki. Plany się trochę zmieniły, bo jutro jeszcze będziemy, ale wyjeżdżamy w sobotę. I zmieniło się też to, że jedziemy w towarzystwie moich rodziców. Namówiliśmy ich i cieszę się bardzo, że troszeczkę się oderwą od spraw remontowych i jeden weekend spędzą gdzieś indziej. No Gruzja oczywiście jest wspaniała i piękna, ale troszkę można się oderwać i fajnie, że wyskoczymy tam razem. Jeszcze nie mówiłam gdzie, jedziemy nad morze, ale nie do Gdańska. Tam odbywa się pewne wydarzenie, takie już bardziej kameralne tym razem. I miało ono trwać całą sobotę, ale plany się zmieniły, też będziemy w mniejszym, okrojonym składzie, więc to też potrwa jednak krócej, więc takie 2-3 godzinki. No jedziemy ogólnie nad morze na 2-3 godzinki, ale postanowiliśmy połączyć to sobie z wyjazdem. My tylko potrzebujemy pretekstu po prostu, żeby gdzieś wyjechać na dłużej i jedziemy sobie na weekend z rodzicami moimi nad morze. No i nie do Gdańska, jeszcze nie zdradzamy dokąd, jakąś wielką tajemnicę trzeba raz na jakiś czas zrobić, ale będziemy się na pewno bardzo, bardzo fajnie mikołajkowo bawić. To w górę tą gałką. A, w górę. No. A dlaczego w górę? Nigdy tego nie kwestionowałem. Widzisz, dopiero się zacznie zastanawiać. O, przeciągam się. Znudził się. Weźmiemy rozbieg i wskoczymy na mur. No to możemy w prawo iść tam gdzieś do miasta. Albo wejdziemy. Wchodź, dawaj. I gałkę do góry jakby też. Nie? No dawaj, zobacz. Juuu. No i chodź. Eno! A teraz się rozpędzę. No i skoczymy tamtym. Okay. No wejdźmy tam na górę, załóżmy. Zobaczyłam. Na przykład chcemy tam wejść na górę, nie? Ja się za bardzo z nim zżyłam. Nie, prawda? Tam trzeba. Wiesz, jak mnie bolą kolana? Dobra, musi pani wysmienić, tak? Taki wspinacz. Że co? Że musi pani tak wysmienić, tu gdzieś przejść. Tak? Żeby dostać się tam na górę. Tam? No, tam. O matko. Spoko. To trzeba wziąć w prawo. No. No, do góry. Czekaj, teraz się... Teraz się obrócimy trochę. No, ale... Znaczy, tą kamerką. Kamerę. Może? Kamerę ma obrócić. W lewo. No. A! Mocniej bardzo. No dobra, poczekaj, jakby próbuję. Trzymajcie kciuki. Dobra. Jej, pięknie! I teraz skoczymy na to. Tam. On się złapie. Czad! No. Widzicie szaleństwo? Dobra jesteś. Skoczymy tam. Ale jeszcze stoi źle. Czekaj. Nie, no weź nos. Ustaw się tak. Mówię. No, już biegł. Ale dlaczego taka muzyka jest? Ja może wiedzą. Ale to jest... No taki, no daj mu mój imię jakieś. No na imię, Bajek. Jak? Bajek. 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 Zlew Bajek. Trzymam za ciebie kciuki, chłopie. Dawaj. O, ptak cię pomoże. To jego ptak. Można latać tym ptakiem. Można latać z ptakiem. O, i weźmy na górę. I jeszcze na górę. No i zaraz można sobie... Jesteś! Pięknie. Tak, skacz, skacz, teściowa. Do przodu. Wow! Ale czad! Hej, gdzie jesteś? Wytrop to siano. Spójrz mi prosto w oczy.
z włosów. Nie bój się. Przyznam, że zdecydowanie chętniej się przyglądam tej grze, odkąd Rafał odłożył pada. Ja cię teraz, proszę państwa, jazda konna. Ktoś potrafi tak pomóż. Dawaj. Kopytkami. O, no to ej! Wow! Zajęciał. I takie głowy konia, jak są takie jelenie za głową, czy coś, to był taki konia. Dlatego tutaj ten łosioś z Gdańska. Renifer. Ale ja latam! Latam, gadam, pełen serwis, co? To jak to osoba latać, zaraz mogę? Nie, to jesteś już osłon. Już latasz osłon. To możesz widok sobie oglądać przy. Nie, dobrze. Jaram się bardzo mocno, bo znalazłam dla czterech osób naprawdę fajny apartament w spoko cenie. W dodatku można korzystać z basenu i wiem, że może nie powinno nas to aż tak jarać, bo na co dzień jesteśmy na basenie, ale przynajmniej w wolny weekend nie będziemy odzwyczajać się za bardzo od otoczenia, które mamy na co dzień w pracy. Mieszkanie jest naprawdę, naprawdę piękne. Jest też, uwaga, uwaga, siłownia i sauna. Ciekawe, czy z siłki skorzystamy, ale no basen nie odpuszczę. To już jest poczynienie zawodowe chyba. I standardowo korzystamy z Airbnb, więc przy okazji przypominam, podrzucam nasz kod zniżkowy. Tutaj akurat się specjalnie wylogowałam, żeby Wam pokazać. Można zyskać 138 zł. Za każdą rejestrację Waszą my również dostaniemy 5 dyszek do wykorzystania. I teraz akurat też mamy taką możliwość. Tutaj są wszystkie szczegóły. Kod, właściwie link aktywacyjny podajemy jak zawsze w opisie. Naprawdę warto skorzystać na Airbnb, jest sporo możliwości noclegu, najróżniejszych, naprawdę, naprawdę niektóre miejsca są rewelacyjne. Na całym świecie jest też możliwość korzystania z różnych atrakcji i my już nieraz, z atrakcji akurat nie, ale z noclegów już wielokrotnie korzystaliśmy, także być może szykuje Wam się też jakiś mikołajkowy wyjazd, albo świąteczny, albo przedświąteczny, albo poświąteczny na ferie, może gdzieś jedziecie i może się uda skorzystać, bo to jest na pierwszą rezerwację, czyli jeżeli jeszcze nie korzystaliście z Airbnb, albo ktoś z Waszych bliskich jeszcze nie korzystał, można te środki, ten kod wykorzystać i zyskać środki 138 zł. Ta stawka też się czasami zmienia, ale zwykle właśnie koło 140 tak się waha, także naprawdę warto skorzystać. Link znajdziecie w opisie. Szykujemy się na jutrzejsze mikołajki. Rafciu ma przygotowaną specjalną czapeczkę, jutro będzie w pracy w czerwonym stroju ratownika z taką czerwoną czapeczką. Nie, ja muszę wpaść cię odwiedzić. Przyjdę popływać. A po cukierka przyjdę. Po cukierka.
Bosko. No to trenuj, trenuj z czapeczką tutaj pięknie. Ja powoli już szykuję prezenty. I tak pomyślałam, że myślę, że Natka się ze mną zgodzi, bo ja to od Natki dostałam i miałam przesypywać jakieś ładne naczynie, ale tak mi przyszło do głowy, że my tyle kindze zużyłyśmy różnych dekoracji przy tworzeniu tych naszych cudów. Ja wiem, miałam tutaj dokleić, ale jeszcze nie odpaliłam u siebie kleju na gorąco. Te dekoracje tworzyłyśmy, sporo jej ozdób na to wykorzystałyśmy i tak pomyślałam, że z tych dekoracji wyszedłby bardzo fajny stroik. Także myślę, że tak by wyszło akurat, żebyśmy jej uzupełniły kolekcję vlogmasowych dekoracji do tworzenia własnoręcznie robionych ozdób, więc chyba jutro jeszcze taki wór Mikołaja przekażę. Także tutaj prezent numer jeden. Szykujemy inne prezenty. Miało być bardziej mikołajkowo, ale na mojej rodzice bardzo lubią czekoladowe ptasie mleczko, więc chciałam trafić w gust. Tutaj coś dla babci, różne drobiazgi, przekąski do pracy jeszcze. No i cóż, pokazywałam, czy nie pokazywałam? A, pokazywałam wam, już wszystko widzieliście, bo to są też nasze mikołajkowe gadżety. No to teraz, żeby ułatwić zadanie Mikołajowi, chociaż tak naprawdę to on powinien dostawać prezenty w Mikołajki, bo to są przecież jego imieniny, ale podajemy oficjalnie nasz adres skrytki pocztowej i to może być adresatem Adrianna Fliszewska, może być Rafał Pfeiffer, może być mniejsze od trzech, skrytka pocztowa numer 2, Urząd Pocztowy w Ozorkowie, ulica Wyszyńskiego 12, 95 035 Ozorków. Będziemy zostawiać w opisie też adres naszej skrytki. Jeżeli macie ochotę coś przysłać, to będzie nam szalenie miło. No i podkreślamy, że będziemy też starali się odwdzięczyć. No nie chcemy zagwarantować, bo jeżeli to będzie dużo prezentów, no to będziemy musieli zdecydować, czy albo wszystkim wysyłamy jakąś kartkę, czy też może jakoś zrobimy losowanie i wylosujemy, nie wiem, trzy osoby, którym wyślemy jakieś takie bardziej wypasione paczki. No właśnie też decyzja należy do Was, także prosimy o jakieś takie sugestie, jeżeli macie jakieś pomysły, tak żeby było sprawiedliwie i żebyśmy nie byli za bardzo rozpieszczani, żeby nam się nie przewracało w głowach, no to może jakiś kompromis uda się na to znaleźć, ale no naprawdę były pytania o adres, że ktoś tam coś nam chce podesłać, nie wiem, czy jakieś trucizny, czy inne dziwne rzeczy, ale podajemy. Tak, żebym miał do strzału. O kurde, no nie wiem. To napiszcie, że to trucizny. A no po prostu wolelibyśmy wiedzieć wcześniej na przykład. O. No i mam nadzieję, że taką mikołajową pocztę uda się zorganizować. Oczywiście później też to może trwać cały rok, możemy się tak wymieniać korespondencją, tylko no nie chcemy się tak właśnie zobowiązywać, no bo nie wiemy, ile osób będzie brać w tym udział i czy po prostu nie zbankrutujemy przy tym, bo też zainwestowaliśmy w skrytkę. W ogóle tak organizacyjnie jak to wygląda. Jest opłata roczna, w tej chwili jest to 90 zł, z tym, że skrytkę mamy do października, jakoś to tak wyszło, że od października wyszła taka możliwość. No i jakby my sobie to miejsce wynajmujemy. No i możemy podać właśnie adres skrytki i wtedy można nam coś tam wysłać, ale też jednocześnie z racji tego, że zostawiliśmy swoje dane, to jeżeli jakaś korespondencja będzie na nas przychodzić na nasz adres domowy, to również nie będzie przychodzić tutaj, tylko jakby na tę skrytkę, więc my i tak musimy tam zaglądać. Także gdyby ktoś chciał zakładać skrytkę, to z tej strony tak to wygląda, bo my nie wiedzieliśmy. Myślałam, że wręcz odwrotnie, właśnie będzie informacja przychodzić tutaj. Już to chyba dzisiaj mówiłam, nie jestem pewna, czy ja to mówiłam do mamy, czy to mówiłam do Was, już mi się myli. Już ta rodzina jest taka duża, że ja już nie wiem, co do kogo powiedziałam. No i jaram się, bardzo się jaram, bo to też jakiś nowy kontakt z Wami dzięki temu będzie. No i podkreślam po raz setny, bo jednocześnie jest nam głupio, że tak to udostępniamy. No adres jednak swój, wiadomo, wolelibyśmy ukrywać. No ale jeżeli ktoś ma ochotę na jakąś taką wymianę, no to bardzo, bardzo fajna sprawa. My lubimy takie różne niespodzianki zarówno dostawać, no co tu kryć, jak i też wysyłać i wręczać. Także niektóre rzeczy już mamy przygotowane. No i też nie o wszystkim mówimy, no bo chcemy, żeby niektóre rzeczy pozostały niespodzianki.
dziewczynkom, ale dla to niektórych już coś tutaj szykujemy i te osoby nawet o tym jeszcze nie wiedzą na przykład. Takie rzeczy się tu dzieją. Kochani, ja się tu rozgaduję, a dzisiaj nie było nas jeszcze przy kalendarzu, także czekamy, aż Rafciu wróci z kuchni i zaglądamy do naszego herbatkowego kalendarza i sprawdzamy, czy dzisiaj zostaniemy miliarderami w naszej zdrabce. Wrócił ten nasz reniferek, więc lecimy, szanowni państwo. To już jest piąty vlogmas? Piąty! No to mamy herbatkę. Wczorajszej jeszcze nie wypiliśmy. Przyznajemy się bez picia. A! Może my zrobimy dziś. Co my tu mamy? Uwaga, uwaga. Dzisiaj mamy... Herbata biała, pigwowa z gruszką. Póki co się jeszcze nie powtórzyły. To Rafał uzupełniał ten kalendarz, także szacun, że nie ten, że wymieszałeś tak ładnie, że nam się jeszcze nie powtarzają. Testujemy, testujemy. Do tej pory naprawdę były bardzo smaczne te herbaty. Tej wczorajszej jeszcze nie piliśmy, ale ogólnie naprawdę bardzo dobra. Dzisiaj piąty. Ty już tutaj o Kasie myślisz. Piąty. A nie, to ja dół muszę najpierw, nie? Tak. O, do wygrania jest milion. Żartujesz? No nie. I co ma się ale być? Ale było taki prezencik, poprosimy. No jest ciuchcia. No ciuchcia, a ciuchcia to też może być prezentem, prawda? Ej, no ja pójdę do punktu lotto. Jakby taką ciuchcię zapakować w pudełeczko, tak. Czy to nie będzie taka piękna grafika? Dużo dzieci chciałoby ciuchcia. No kurczę. No. A? Musimy zagadać. Tak, no chociaż pół miliona. No kurde, 50% nagrody, no jestem skłonna się tu dogadać. Ewentualnie, no. Jesteś skłonna odebrać, tak? No może, mogę. Idę spać. No wiem właśnie. To to już może podsumujemy też naszą dzisiejszą książkową akcję, bo dzisiaj wszyscy sercownicy czytają książki. O, już ja powiem się nie też jaką dzisiaj fajną. Co tam masz? Mam. Super książka, polecam. Ja przygotowałam, też miałam Nordicany, ale ja jeszcze będę czytać, jeszcze dzisiaj proszę czytałam. Bardzo. Ja polecam Żelazny Kruk, Rafał Dębski, Szalony Mak, drugą część już czytam, pierwsza część. Ekstra, druga część. Ale nie czytałeś ekstra. Dawno. W grudniu jeszcze chyba nie czytałeś. W listopadzie to może nie, trochę poczytałeś. Właśnie, no, ale... no bo mam PlayStation, Grażyna, no. No właśnie, kurde, teraz problem. Czasu brakuje, jakoś tak podejrzanie. A ja mam książkę, do której już dawno się chciałam zabrać i sama potrzebowałam tego wyzwania dzisiaj, przyznam szczerze. Zaraz lecę szybko pod prysznic, ogarnę się. I tutaj wskakuję pod kołderkę. Przy czytaniu hałasować nie będę, no przy montowaniu jeszcze, jak Rafał zaśnie. Ale zajrzę sobie do Nordicany. Mamy się już? No zaraz, zaraz. Ja tu jeszcze chcę pokazać, jaka to jest piękna książka. To jest, no ja się mocno jarałam Skandynawią. Teraz już trochę mnie to tak się od tego tematu oddaliłam. Znaczy nadal, oczywiście, to jak najbardziej. Tylko ostatnio mało czasu na to poświęcałam. No studiowałam skandynawistykę. No i w ogóle naukę norweskiego to już powtarzam, że dawno powinnam odświeżyć. No ale być może akurat otworzyłam o reniferach. Nie, no to jest przeznaczenie. Ja muszę czytać tę książkę dziś. Wspaniała się zapowiada. A ja się już z wami mogę żegnać? Tak, no. Zakończmy vloga, bo ja też już będę montować. Ja już się tutaj naprodukowałam przy holu zakupowym dzisiaj. Jeszcze tylko podsumujmy, co my dzisiaj zrobiliśmy. Wspaniałe swetry już się piorą. Zaraz właśnie z pralki je wyjmę do suszarki i od jutra możemy nosić normalnie szaleństwo. Po prostu jest na całego. A ty jesteś przekochany, że mnie tak rozumiesz? Ja już wiedziałam od razu w sklepie, że po prostu prawda jest taka, że obiecałaś, że na urodziny mi kupisz Bloodborne'a na PS4. Ja obiecałam. Obiecałaś. Jest w promocji teraz. A Bloodborne to jest super gra. My z Mateuszem całe Dark Souls'y poprzechodziliśmy. Chociaż nie całe, nie wszystkie, bo dwójkę trochę do połowy, a jedynkę mieliśmy zamiar, ale coś ostatnio nie ma czasu. Nie będziesz miał czasu na vlogmasy. Nie no, takie właśnie przez te, znaczy nie przez te, dzięki tym vlogmasom nie mam czasu. No bardzo nam przykro, naprawdę, naprawdę. Ale jeszcze muszę tylko skomentować twój dzisiejszy ubiór, tak. Bo tak się broniłeś przed tą koszulką, a dzisiaj Rafał, zobacz jaką koszulkę zakładam. No wow, nakupowałaś się do tego, to ja też już świąteczny. Dzisiaj, od dzisiaj będzie jeszcze więcej, wiesz, że będziemy chodzić w tych sweterkach. No ale nie to pasi, ja lubię taki klimat świąt. A jeszcze czapki. Jak PlayStation, to no, wszystko z tym PlayStation. Tolerancyjny się zrobiłem. Już ci wszystko inne jest obojętne chyba po prostu. Nasze czapki robią furorę, już słyszeliśmy bardzo, bardzo wiele pozytywnych opinii, więc fajnie takie szalone nie, rzeczy czasem iść. Założyć i ludzie się uśmiechają. Myślą co myślą, ale się uśmiechają. Nie, tak, a ja ten sobie myślę,
myślałam, że jeszcze muszę kuzyna zaprosić Mateusza, bo musimy ten archery tak zrobić tak, z nim. Tak, Rafał ma urodziny niedługo, no właśnie, tam może, w ogóle. W ogóle to będzie impreza grubsza, bo tak obstawiam, bo my zawsze byliśmy daleko stąd, mieszkaliśmy w jakimś Szczecinie albo w Gdańsku. Gruba impreza. A tego samego dnia jeszcze moja mama ma imieniny, więc po prostu będę impreza. No tak, wymarzone urodziny, super. Wszyscy inni sobie siedzą, jedzą, a ty grasz. Wspaniale. No jeszcze mogą mnie pochlebiać. Chleb ci przynieść? Nie, pochlebiać. Pochlebiać cię przyniosę ci z masłem? Czy z drzewem? Nie, no nie pomasłować, tylko pochlebiać. Wtedy wyjdzie masło maślane. No. Kończymy, ja sobie jeszcze zrobię tę herbatkę. Ty jeszcze chcesz, czy już spisz? Nie, już. O. Aha, okej. No. Także dziękujemy za oglądanie tego vloga, jak zawsze Vlogmas. Zapraszamy cały czas do brania udziału w naszych wydarzeniach instagramowych. Jutro kolejne zadanie. Dokładnie. Przepraszam, ja w końcu nie pokazałam. Boże, nie, jaka siara. Nie wierzę. Jezus, teraz pokazuj. I to szybko, Grażyna. Ale by było. Ale by było, byśmy waszych nie pokazali. Ale by było. Dobra, ale to ty już sama. Ja już się będę szykował do spanka. Tak? Jak ty tak. się szykujesz teraz tu do spanka? Nie pytaj, nie pytajcie. O matko. Dobra, siadamy. I bierzemy się do roboty. Tu trzeba wasze książki przeczytać. Teraz tak. To będzie lista najbardziej vlogmasowych pozycji książkowych 2019. Dziś rano, w zasadzie trochę po południu, no to takim późnym rankiem, opublikowaliśmy zadanie, ale z taką myślą, że właśnie to zadanie jest bardziej tak na wieczór, dla tych, którzy przed snem chcą sobie jeszcze trochę poczytać. Ja to oglądałem już. Ale jeszcze chcę tak komentować. A, zawsze coś komentować. Nic nie robi, tylko komentuje. Tak. To jest nasza Nordikana. Mhm. Tu jeszcze dekoracja z wczoraj. Teraz, że musimy się przypatrzeć. Nazwa, nie? Kasiula. Kasiula nam przysłała. Kasiula. Piękną kulę śnieżną. Matko, jak nie złamany paznokieć, to brudny palec. Nie, tutaj no siara. Zmieniam rękę. Tak jest, cofamy jeszcze na sekundkę. Piękna śnieżna kula z czerwonym domkiem, z kokardeczką. Tutaj już mamy książkę od książkowej potworki. No kto jak kto, ale gdyby książkowa potworka nie wzięła udziału w wyzwaniu, jak to by były niezłe numery. Uwierz w Mikołaja, Magdalena Witkiewicz. Bardzo podoba mi się okładka. I mam coś takiego, że jak podoba mi się okładka, to jestem ciekawa historii w środku. To każdy tak ma. No, Domowelowe przeczytała książkę w jeden dzień. Rok w pensjonacie, Leśna Ostoja. Joanna Tekich. Tekich? No już Tekich. Nie ważne. No, Tekieli. Tekieli, przepraszam, jestem już ślepa wieczorem o zmierzchu. Okay. Tak jest, lecimy dalej. Andromeda Books, no to też liczyliśmy, że no będzie tu tutaj jakaś odpowiedź. I mamy Wiedźmina. Pogardy. Tak, daj znać, czy też czekasz na serial. My czekamy. Utęsknieniem. Oh yeah. Tutaj mamy Urbex History od Patrycji Wołoszyn i w ogóle Rafał się tutaj zafascynował, zajarał, no tak, no bo ja że takie Urbexy tytuły lubię. Czyta się fajne. I w ogóle dużo dziewczyn nam komentuje zakup PS4 i różne rady dotyczące gier i samego PS4, więc w ogóle czas. To jest super, że mam takie widzki, co jeszcze grają na Playkę. Super. To wymarzona kobita. A? Tutaj mamy masę. Nona Milagrosa podsyła nam o bossach polskiej mafii. A to widziałem tą książkę. Tak, tak też słyszałam o niej. Nawet chyba w Empiku kiedyś ją oglądałem sobie. Inną układkę miała. Poprosimy o recenzję w takim razie jeszcze. Natka przysyła nam dziewczyny z powstania. No i oczywiście tutaj w reniferkowym wydaniu stroiki, świeczuszki. Pięknie, po prostu pięknie. Tutaj mamy Monikę, która czyta, tak sobie nawet pomyślałam, że właśnie może jacyś rodzice czytają dzisiaj z dziećmi i tu widzę jakąś rudą dziewczynkę, bardzo, bardzo mi się to podoba. I naszą malutką sercowniczkę bardzo, bardzo serdecznie ściskamy i buziakujemy. I tu mamy jeszcze od Mirki Witkowskiej, nie ma jak u mamy, Magdaleny Witkiewicz. O, Magdalena Witkiewicz już tutaj się pojawia u nas. Muszę chyba nadrobić. A, tutaj mamy z czytnika książek pierwszą pozycję. Muszę chyba nadrobić i się rozeznać. W ogóle czytnik książek to jest fajna sprawa, kurczę. No, właśnie. Sprawić. Ciekawe, nigdy tak nie mam doświadczeń, nie czytałam za bardzo. Ale słyszałam, że spoko. E-booków, że nie psuję, też tak bardzo. No. Agnisia nam tu jeszcze wysyła ziarno, prawdy? Ziarno, Zygmunta prawdy. Miłoszewskiego. Także tutaj nie ma co ukryć, jest sama prawda.
Nie, ziarno prawdy, to w sumie. Artur Bieliński, tutaj coś czuję, że jest to zainspirowane. Antygona. Tak, jest szkolną, szkolną. No, jak się nazywa? Taka lista, spis lektur, spisem lektur. Mamy tutaj Antygonę, ale w jakim wydaniu? No to aż chce się czytać takie lektury szkolne w takich okolicznościach. No pewnie. No, a tutaj tak, wszyscy czytają książki. A Rafciu? A ja grałem na plejce. Lata. To się nazywa dorosłość. Dobra, też grałeś. Już nie zmuszałem cię do czytania. Nie, no trzeba czytać, bo jest super. No przecież. Nie trzeba, no można. Moja mama już, jak już się odłączyła od PS4, poszła sobie poczytać. Dana Brauna, moja mama też kilka książek czyta. I babcia dużo czyta. No. Ale nie ma babcia Instagrama, dlatego nie wrzucała. Zwodniczy punkt. I mamy Bumeranga. O, a jeszcze było zdjęcie. A, nie przyszło mi, nie opublikowałam może. A tu nasze zdjęcie, Vlogmas 2017. Padł nam akumulator i szczerze mówiąc, nam też już trochę padają akumulatory. Ja zabieram się za montowanie Vlogmasa. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i do śledzenia naszej akcji. I jeżeli macie ochotę, to możecie dołączyć do niej w każdej chwili. Jutro czeka na Was kolejne zadanie. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym Vlogmasie.